wszystkich w nowym tygodniu. Jest poniedziałek, 9 rano. Dostałem dzisiaj turę na Hamburg poranną. Znaczy turę, robotę na Hamburg jednego klienta. Rozładowałem przed chwilą budowę. Długo zeszło, ponieważ miałem dużo towaru różnego. Nie jeden rodzaj się ustawia, tylko dużo, no każde złapanie cędziami to inny rodzaj. No i to lewe tu, to lewej tam, to z prawej tu, to z tamte, to na tą stronę, to tego tam nie stawiaj, bo to nie tam i tak, no schodzi wtedy czas. No i rozładowałem, w tej chwili wracam na fabrykę i będę jechał za Hanower. Jest prawie pod Hildesheim, więc dosyć daleko. No i zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie, bo zacząłem o 5:30 do tej 17:30 powinniśmy pracować, a no tam wyjdzie za 3 godziny w jedną stronę. Jest już 9:00, około 10:00 będę na fabryce. No i załadunek pół godziny, godziny, zależy ile będzie rodzajów towaru. No to ja o 11:00 wyjadę. Pojadę pół godziny i pauza, 45 minut, będzie 12:30, no i 3 godziny tam i praktycznie rzecz biorąc nie wrócę, więc pauza będzie gdzieś w polu i zobaczymy, co to będzie dalej.
wczoraj miałem taką robotę wokół komina, nie było nic ciekawego, więc nic nie nagrywałem. Dzisiaj rano zrzuciłem Hanower i wracam na cegielnię. Mam 180 km do celu, ładuję i znowu na Hanower. Miałem jeszcze jakąś turę pośrednią, ale usunął mi dzisiaj rano i zobaczymy, jak to się ułoży. Zresztą no, mam 2,5 godziny prawie jeszcze do fabryki, tam załadować i no bo dwie z czymś tam, dwie z czymś z powrotem, czyli prawdopodobnie już dzisiaj więcej nic nie zrobię, bo po prostu godzin mi nie starczy. No ale to się wszystko okaże. A co do wczorajszego dnia? Czy były jakieś problemy? Były. Miałem do załadunku cegłę 115, która jest taka wąziutka, pół metra wysoka, metr szeroka. Ona się przewraca sama z siebie. A do tego ktoś, wybierając ze słupka, pozostawiał takie pojedyncze kawałki. I bardzo dużo czasu mi zeszło, żeby móc pozabierać cegłę, bo po prostu ja nie miałem z czego brać, bo moja była pod spodem. Miałem tak dużo, bo miałem aż 188 cegieł, czyli prawie pełny samochód. I po prostu musiałem sobie najpierw zrobić miejsce i prawie godzinę 40 mi zeszło na załadunku, na znalezienie systemu, jak to zrobić i załadowanie się. Dzisiaj rano zeszło mi ponad 50 minut na rozładunku, ale tylko dlatego, że to po prostu ten ładunek jest bardzo niestabilny i tu przy nim trzeba mega uważać. Nie można sobie brać podwójnie, nie można sobie szybciej, bo on po prostu sam z siebie potrafi się przewrócić, sam z siebie potrafi wypaść. Więc no dzisiaj rano to zrzuciłem i finito na dziś. A co do pracy na dźwigu? W zeszłym tygodniu w piątek zadzwoniłem do szefowej i powiedziałem, że ja nie chcę tego robić. Dlaczego nie chcę tego robić? Bo jest za duży stres. A stres jest powodowany tym, że jest po prostu za dużo zleceń. I to nie jest, że ktoś mi dzwoni. Nie, po prostu dorzucane zlecenia i godziny w nich pisane. Następne, następne, następne. Ja uciekałem od tego, od mojej poprzedniej firmy, właśnie takiego dociskania butem zleceń. Tu jest dokładnie to samo, dlatego nie w całej firmie jest tak samo, tylko po prostu na dźwigu jest tak samo. I dlatego powiedziałem, że ja nie chcę tego robić, powiedziałem, że ja dojeżdżę do końca. Przed zjazdem do domu w piątek zadzwonił, będzie dalej nie chcę tego robić, no bo na pewno będzie próbowała. Też powiedziała mi, no ale pan jest tu nowy, jeszcze musi się poduczyć. No ale ja nie chcę się tego uczyć. Ja mogę tą robotę wykonywać, ale jeżeli ja mam te same pieniądze za plandekę, na której mam luz blues, nie ma luza bluesa, tylko jest spokój. Ja robię swoje i mam spokój, więc jak mogę robić to samo, to nie ma potrzeby, żebym w stresie pracował. Sami wiecie, że u udarze stres jest totalnie niewskazany, no i przed udarem też. Sobota rano. Wczoraj miałem kończyć filmik vloga naszego, ale wyszło tak, że dysponent o mnie chyba zapomniał, bo wstałem, miałem coś ponagrywać jeszcze, ale nie było co, bo tylko dojechałem z Hanoweru do cegielni i po prostu stałem, potem załadowałem i koniec. W tej chwili jest weekend, a co do Mercedesa, do mojej osobówki. Zamówiłem część przez paczkomat i to był duży błąd. Część wyszła tego samego dnia z firmy, która ją sprzedaje, a do paczkomatu doszła wczoraj. I wczoraj została z tego paczkomatu zabrana,
i dostałem wiadomość, że jest przesyłka niezgodna z warunkami DHL-a i praca do firmy wysyłającej. Więc omijajcie paczkomaty w Niemczech z daleka, to jeszcze jest niedziałający temat.